Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny unboxing. Paczuszka przyszła z Allegro. Miał to być prezent na moje urodziny, natomiast tak jakoś wyszło, że prezent ten już otrzymałem, chociaż urodziny za kilka dni. A co to jest? Oczywiście coś w temacie, które nas interesuje, czyli coś, co sobie sam wybrałem. Opinel. Opinel 9 w wersji inox. Nigdy opinela żadnego nie miałem nawet w ręku, dlatego jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda. I powiem tak, że jest to dosyć chyba fajny nożyk całkiem. Widzę, że tak jakoś wygląda to ciekawie. Ta blokada, ten cały Virolock, czy Viroblock, jak to się nazywa, może dawać radę. Nożyk składany tradycyjnie, wycięcie na paznokieć. Ja mam, tak jak mówiłem, Opinela 9 w wersji inox, czyli tej nierdzewnej. Wziąłem taki dlatego, że po prostu bardziej będzie miał zastosowanie pewnie gdzieś tam w kuchni obozowej niż do cięższych prac. No i dlatego myślę, że takie ostrze spokojnie wystarczy. Także Opinel 9 w wersji inox przybył. Zobaczymy jeszcze, jak tnie. I recenzję na pewno zobaczycie niebawem. Mamy karteczkę. I co? No tnie średnio akurat, widzę, że tak coś nie bardzo tutaj chce się. O, jednak może. No jest naostrzony, że tak powiem, średnio akurat, jak na Opinela. No tak wydaje się dosyć ostry, nie wiem, czy ta kartka jest jakaś taka... no nie wiem. Nie bardzo tnie, no jest naostrzony średnio. No ma ostrość roboczą jakąś tam, myślę, że to wystarczy, ale... szału z ostrością na dzień dobry nie zrobił. Wizualnie nożyk fajny, podoba mi się taka kieszonkowa ciekawostka. Do zobaczenia w kolejnych filmikach i czekajcie na recenzję. Zapraszam i pozdrawiam.